nie no, niby wszystko fajnie, niby Carrera GT, niby gnioty rywali. Ale z drugiej strony... Ciekawe jak będą wyglądały próby czasowe z Carrerą GT właśnie. Czy one będą jeszcze łatwiejsze? Czy będę miał 3 minuty do kolejnego punktu kontrolnego? No nie no, przekonam się jeszcze dzisiaj. Cóż, wypadałoby. Dobra, jeszcze powoli zbliżamy do mety. Tutaj jakże głośny dubstepowy most. Nie, żeby się śmiał z dubstepu. No. Nie no, szanuję ludzi, którzy właśnie słuchają tej muzyki. Każdy no, ma jakiś tam swój gatunek muzyczny. Nie no, ja ogólnie słucham wszystkiego, ale jestem głównie taki nastawiony na rocka. Ale spoko, szanuję ludzi, którzy słuchają innej muzyki niż ja. I no, obawiło się to trochę na prędkości, ale warto było. Ała. Ale dobra, bierzmy się za trzeci wyścig, tylko czy tym razem coś szybszego. To jest maksymalne... Kurde, same długie trasy mi tu dają. No cóż... Ej, chciałem rozpocząć to. Tylko teraz pytanie, z jakim ryzykiem wziąłem? Bo jak się okaże, że z maksymalnym, no to... Trochę spierdzieliłem sprawę! Ale okej. Carrera ma dopiero pierwszy poziom. Jezus Maria, panowie pisturkowi to jej nawet nie zobaczą chyba. Tak... A, myślałem, że tu będzie skrót, ale ja jednak nie. Grę mnie zrobiła w Karola. Nie mam na imię Karol. W żadnym wypadku. Tak, i teraz spróbuję ci tym komentarzem. Raczej to Karol! Się wystarczy... Ktoś inny się okazał Karolem. Mimo... ogólnych poglądów społeczności. Chyba domyśla się o kogo mi chodzi. Dobra. I teraz tak. Hopki! Wow. Tym razem nie uda. Oh shit. Wow. Teren jest dość trudny. Okej. Rozumiem, że teraz będziemy skręcać w lewo. Tak też zrobimy. Ciśniemy nitro. I się zbliżamy grzecznie do kolejnego punktu kontrolnego. No i cóż, ponad pół minuty już mamy. Rezerwy. Kurde. Nie wiem, czemu ten głos jest taki głośny. Czy on też chce być sławny? Też chce się... On też chce się stać symbolem serii? Nie, czekajcie, w ogóle jakie my mieliśmy symbolem serii? Mieliśmy beznadziejnego doradcę Rodża. Mieliśmy Punciaka. Mieliśmy Razora, którego się nie boję. No nie no, Razor właśnie jest już przed nami, no. Jak dzisiaj udamy się pokonać Bulla. No to czemu nie? Czekajcie, beznadziejny doradca, Punciak. Nie, zaraz, jak Punciak może być symbolem serii, skoro go sprzedałem? Tak w dość brutalny sposób. Ja nienawidzę tych zakrętów. W ogóle dawno przez nie, nie przejeżdżałem. Wow! Kurde! Wow! Ała! To bolało! Dobra, tego już pana ładnie ominęliśmy, tego też. A nie, nitro nie, bo tu ostry zakręt się szykuje. Który w sumie nie poszedł aż tak źle. Mogło być lepiej. Mogłem włączyć slow-mo. O tak! Ale nie, dobra, nie wydłużajmy sztucznie tego wyścigu. Wow! Dobra, tędy. Dobra, ile już jedziemy? Nie no, tak naprawdę nie wiem ile jedziemy już tą trasę. Ale spoko. O, dobra, punkt kontrolny.
47 sekund healem, na następnej bramki minuta 43. Oczywiście, bo czemu nie? Nie wiem, czy ten tron jest aż tak blisko? Czy tak daleko jest? Okej, okay, czyli jednak nie będzie to ten punkt kontrolny. No! Od tamtąd chyba zaczynaliśmy. Więc raczej ten nie mógł być. Chociaż swoją drogą to było dość ciekawe rozwiązanie. Tak poprowadzić taką grubę czasową, która jest niejako wyścigiem na torze. O, shit. Straciłem panowanie nad karierą. Ale spokojnie, tu próba czasowa. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Listen up, punk. You know who this is, so shut your mouth and open your ears. Now you're either helping the cops or someone you're hanging with is, and I don't care either way. But let's see how you like it when the tables are turned. Co się stało w ogóle? Dlaczego nagle mam piąty poziom poszukiwania? Czy z Murcielago tak samo? Powiedzcie, że tak. Nie! Murcielago jak na złość to ma pierwszy! O kurde, czy sytuacja się już naprawdę napięła, wam powiem. No cóż, tylko teraz jaki wyścig by tu wziąć? Cóż, te mam zaplanowane na nieco... Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery... No cóż, wyścig numer 5, numer 6... Dobra, przejdźmy jeszcze ten wyścig na torze... Nie no kurde, ale to było... Dość ciekawy zabieg ze strony gry, nie pamiętam czegoś takiego... Nie no, ja tu myślałem, że się nagle pościg gdzieś zaczął, żeby mi radar nie wykrył niczego. A tu się sytuacja zmieniła nagle. Od razu piąty poziom poszukiwania. Kurde, już w roku chyba naprawdę musi być jakiś pierdzielnik. Ja oczywiście nic na ten temat nie wiem. Chociaż Razerowi się wydaje, że to ja właśnie. No cóż. Bo mi ja raczej nie. Nie podejrzewałbym jej o to. Beznadziejny doradca też nie, bo jest na to bodajże chyba za głupi. No wiecie, beznadziejny doradca, no. Ludzie z czarnej listy... No, może ludzie z czarnej listy, może ktoś... Ej, a może Razer właśnie? Może okręci, tylko jemu się wydaje. Może ktoś go kontroluje mimo wolniej, żeby podejmował jakieś działania. Wiecie, hipnoza i te sprawy. A potem on się budzi, niczego nie pamięta, widzi, że w mieście jest syf. Więc oczywiście pierwsze co robi? Zwala wszystko na mnie! Nie no kurde, ale naprawdę coś się musiało nieźle stać. Przejdźmy te wyścigi w miarę szybko. Przejdźmy szybko te wyścigi. Cóż... I zostawmy karierę kiedy w spokoju, żeby odpoczęła na razie. Bo jak już wspominałem, karierę GT nie chcę do pościgów, ja chcę Murcielago do tego przeznaczyć. Nie no, ale naprawdę, kurde ludzie, żarty się skończyły już po prostu. Cóż, gdyby to było Murcielago, to by mi ta sytuacja nawet pasowała, chociaż z drugiej strony, no, mam już natłuczonych nieźle na dodawaniu bóla. Nawet chyba z nawiązką. Mam tam bodajże gdzieś 8 milionów. Ale wymagane jest 7,5. Więc niejako właśnie mam nadmiar i korweta C6, ale jakaś dziwna. Nie, może... To jest jakaś inna korweta. Może jakaś z aut dodatkowych, które nie można kupić w karierze? Albo są. Jedno jest za ukończenie całej gry. W sensie, że 100%, cała kariera, seria prób, kartoteka wykroczeń.
Drugi autos jest za ukończenie całej serii prób, drugi jest za ukończenie jej ostatniego wyzwania. Nie, drugiej, trzeciej odpowiednio właściwie. Tak powinien powiedzieć. I będzie... No, nie za bardzo będzie 387. Wow! Ale spoko, jest ała! Ostatnie okrążenie. Dobra, i co teraz? A, jedźmy sobie tutaj. Ała! Carrero, nie zawiedź mnie. Powiedziałem o tobie wiele dobrego. Udowodnij to! You can prove it, Carrera! Okej, tutaj trochę się rozjaśniło, ale okej, teraz nitro. No cóż, te korwety... Te specjalne korwety wykryłem bez jakiegoś problemu. To jest chyba C6R albo coś do stylu. Taka bardziej wyścigowa to wygląda. Nie ma tablicy rejestracyjnej, tylko takie charakterystyczne kratki. Dobra, oj. Okej, udało się. Teraz nitro, szybko. Jezu, już myślałem, że jakiś SUV tutaj albo coś policyjny. Jezu. Dobra, już się zbliżamy do mety. To tak całkiem szybciutko. O. Cóż, wyścig ten przebieg bez jakichś problemów. Dobra, i teraz szybko. Go. Tutaj, to. Minimalne ryzyko oczywiście. No i dobra, jedziemy szybko. Mamy... Wow, 8 punktów kontrolnych do zaliczenia. Ja pierdzielę, no. Czy ta gra może się nade mną zlitować, czy tak nie bardzo? Mam nadzieję tylko... AJ! Jezus Maria, z tych nerwów, czy nie wiem czego, to już po prostu... Nie wiem co się dzieje. Ale słuchajcie, nawet fakt, że kompletnie z dupy odstrzymałem 5. poziom poszukiwania. Bez żadnego pościgu ani niczego. To mnie nie zwiedzi od mojego celu. Od pokonania Razora, od odbicia tej kolubryny BMW M3 GTR. Które ten mi tak bezczelnie zebrał. Kurde, swoją drogą chyba ja sprzedam, jak już ukończę grę. Wiecie co, to chyba było z bedle. Ale z drugiej strony... Tak trochę... Uśmieszniało epickość tego samochodu w powietrzu. Więc w ramach takiej trochę komediowości to może to zostawię jednak. Dam temu spokój. Okej, 19 sekund do następnej bramki, 55. Tylko że ta bramka zdaje się chyba trochę oddala. W ogóle dwa zakręty na jednym skrzyżowaniu. W sumie nie dziwota. Dobra, rozpędźmy się trochę. Spokojnie, Recek, zdążysz! O! Tylko się nie wywal, proszę ja ciebie. Wiem, że jesteś zdolna do wielu rzeczy, Carrera. Ale z drugiej strony, nie chciałbym nagle... O, poleżysz na dachu. A gdzie jest punkt kontrolny? Chyba już niedaleko. To będzie czwarty już, wow. Trochę szybko to zleciało. Okej, nie skorzystam z tamtej krótszej, ale alternatywy. Tylko pojedziemy... Say what?! Oj. W ogóle ile mamy czasu mamy do tego kontrolnego? Wow, minutę! No to luzik, to ja się nie czepiam, nie mam pytań. Ała! Kurde, ten utwór, co teraz leci w tyle, mógłby lecieć podczas utworu z Razorem. Szczególnie tego ostatniego wyścigu. Już tak ciągnę do mety, pędzę, lecę! Taka epickość w ogóle w tle. Te emocje.
czuć by było powagę sytuacji wtedy. Okej.